kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl z siedziby portalu. Witają Was Jacek Pożycki i Ania Musioł. Prosto ze Skoczowa, dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy takie spotkanie świąteczne, ale my się widzimy też w święta. Dokładnie tak, świąteczne spotkanie. Tutaj w OX jest taki zwyczaj świątecznych śniadań przed Wilią. No i my tak też przy tej okazji postanowili nagrać Wam takie rozmaite świąteczne, mniej i bardziej życzenia. A że życzeń mamy bardzo dużo. A że życzeń mamy moc, to dzisiaj nie ma czasu na głupie gadanie. Tak, no, my już się tak nażraliło płatkami z Jackiem przy tych wszystkich życzeniach, że naprawdę byście nie uwierzyli. Może Ania bierzemy się do składania życzeń. Tak? Dobrze. To co? Ty zaczynasz? Nie, dziś Katy. Dobrze. No to w takim razie zaczynamy. Pierwsze życzenia wędrują do Katarzyny. Życzę Ci dużo zdrówka, byś zawsze ładnie śpiewała, kawały gadała, uśmiechała się od ucha do ucha oraz spełnienia wszystkich marzeń. Tego życzą koleżanki z Jastrzębia i koleżanki z pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy. A ja mam pierwsze życzenia od pani Basi Tolok dla wszystkich czytelników portalu OX.pl. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2020 roku wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości oraz pogody ducha. Wszystkim członkom koła PTTK Ślimoki w Goleszowie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę przesłać Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą dla Was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, bez trosk i zmartwień. Życzę Wam, aby odbyły się w spokoju, radości wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich. Wraz z nadchodzącym nowym rokiem życzę Wam również dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Cię pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia. Tego życzy prezes koła PTTK Ślimoki wszystkim członkom. Na tygodni święta też dla Danusi, Lidii, Renaty z rodzinami, mieszkającymi obecnie w Kanadzie, zdrowych, błogosławionych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzą Jadwiga, Jolanta i Maria z rodzinami z Cieszyna. A teraz o uwagę poprosimy panią Ewę z Cieszyna. Z okazji imienin, aby nigdy nie zabrakło Ci ciepła i miłości najważniejszych osób w Twoim życiu. Dużo zdrowia i powodzenia we wszystkim, co robisz w domu i w pracy. Spełnienia wszystkich marzeń, czterolistnej kończynki oraz samych dobrych chwil. Życzę cała rodzina z Cieszyna. Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdą. Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia. Wesołych świąt wszystkim mieszkańcom powiatu cieszyńskiego składają członkowie Cieszyńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia Ani i Krystianowi z dziećmi. W małym, świętym dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech gwiazda betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę dobrą nowinę. Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi. Niech się umocni nadzieją na nowy 2020 rok. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niech aniołki z Panem Bogiem, jak trzej królowie z dary swoimi, staną cicho za Waszym progiem, by spełnić to, co dotąd było z nami. Wesołych świąt życzy Małgosia z Zabłocia z rodziną. A teraz od pani Urszuli z rodziną płyną życzenia dla Andrzeja Koinga z okazji urodzin. Z okazji Twojego święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, ciepłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafił się cieszyć życiem w każdym jego momencie. Szczęście jest ulotne. Pojawił się, błyśnie, gaśnie. Życzę Ci, aby zaświeciło dla Ciebie i pozostało na zawsze. Dla Andrzeja Koinga ze Skoczowa z okazji urodzin. Drogi Andrzeju, życzymy Ci zdrowia i wszelkiej pomyślności. Rozwijaj nadal swoje pisarskie talenty. Służ innym wiedzą i dobrym słowem. Niechaj wytrwałość i radość będą Twoimi sprzymierzeńcami. A kiedy nadejdą trudniejsze chwile, niech ciemne drogi rozjaśnią Ci ludzie, których spotkasz. Bo wiesz, Antoine de Saint-Exupéry mówił, dobrze widzi się tylko sercem. Życzymy Ci zatem codziennych spotkań z wyjątkowymi ludźmi. Wielkich, wspaniałych serc. Wszystkiego najlepszego i samych serdeczności życzy Małgosia z rodziną.
No i tak już na sam koniec życzenia od całej redakcji portalu OX.pl dla naszego kolegi Janka Baczy, który co prawda już rzadko z nami współpracuje, ale realizuje się w różny inszy sposób. Janku, z okazji Twoich urodzin, kiedy już lada dzień, życzymy Ci zdrowia, radości, spokoju, rodzinnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i wszystkiego, co byś se nie zamarzył. To są specjalnie od Tomka życzenia. Wszystkiego, co byś se nie zamarzył, dobra? Pozdrawiamy Cię serdecznie, Janku, i wszystkiego najlepszego od całej ekipy portalu OX.pl. Tak, to były ostatnie życzenia i my jeszcze mamy życzenia dla Państwa. Zdrowych, błogosławionych, spokojnych, odpoczynku, od zgiełku i czego jeszcze można życzyć na święta? No, moi roztomili, na szczęście, na zdrowie, na te święta i na ten nowy rok, co by się Wam darzyło, mnożyło kapusta i groch, co by się Wam darzyło, mnożyło, kopiło, snopiło, deszlem do stodoły obróciło, co byście mieli wszystkiego dości jako wyrybiałości. Tego Wam winszuje Jacek i Hanka z ekipy koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się na Sylwestra. Albo przed, albo po. Zobaczymy. I w nowym roku. W nowym roku to na bank. Także do siego roku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia. W taki dzień piękne cuda dzieją się. Mówię, wynieś śmieci, a ty lecisz i nie mogę w to uwierzyć. Moja droga, może przestań dzisiaj gryźć. Pocałuj mnie i przytul się w jemioły blasku, bądź mą gwiazdą. W taki dzień wszyscy lepsi stają się. Czas zamykać fronty, głupie wojny, schować za choinek bombki. W taki dzień dobre rzeczy dzieją się, kiedy on przychodzi dziś na świat, nakarmić szczęściem nas. No a ty, taki grzeczny jesteś dziś, nie ma potem zaraz, wszystko naraz. Boże, niech ta chwila wiecznie trwa. Ludzkim głosem mówisz dziś, w kuchni pachnie ciasto z pierwszą gwiazdką. Wszystkie troski niech wam zgasną. W taki dzień wszyscy lepsi stają się. Czas zamykać fronty, głupie wojny, schować za choinek bombki. W taki dzień dobre rzeczy dzieją się, kiedy on przychodzi dziś na świat, nakarmić szczęściem nas. W taki dzień dobre rzeczy dzieją się, kiedy on przychodzi dziś na świat, nakarmić szczęściem nas. Niech nakarmi szczęściem wszystkich.